Dakar to życie w pigułce. Jestem skoncentrowany i skupiony na tym, co ma zrobić cała moja ekipa. W Argentynie kibiców są zawsze setki tysięcy. Jesteśmy zwarci i gotowi do startu. Ciasne, górskie zakręty po szczytach gór. Bo jak zaczęliśmy zjeżdżać na dół, to się zrobiło piekło. Na prostych odcinkach oni mi odjeżdżają i później muszę bardzo się starać na tych trudnych technicznie i ryzykownych, żeby nadrabiać czas. Z uśmiechem jechać jutro od rana. Ze 60 km mnie nie puścił, może nawet 70. Wpadłem kładem w to błoto i sru przez kierownicę. To błoto mi uratowało życie dzisiaj. Wczoraj euforia, dzisiaj afera. Trasa była tak trudna, że adrenalinę miałem po czubek głowy. Jak przejechałem linię mety, to kład stanął. Nie było ani kropli paliwa. Wierzę w przekazywanie dobrej energii przez człowieka innemu człowiekowi. Wszystko się może jeszcze zdarzyć, Dakar jest otwarty. To, co tutaj Polacy robią w tym roku, jest impulsem do tego, żeby się Dakarem i offroadem jeszcze bardziej zainteresować, powiedzieć, jesteśmy świetni, dlaczego tylko tylu nas tu jest. Przegięcie, to samo robią co w 2010 roku, wyobrażasz sobie? Nie no, przegięcie, no tak nie wolno. Na pustynnych i suchych terenach, na niektórych nie spadła podobno kropla deszczu od 130 paru lat. Surowy klimat. Dzień, w którym pobiłem rekord życiowy. 640 km na kapciu. No bo to jest Dakar. On musi być najtrudniejszy. 6 lat wdrapywałem się na ten szczyt, aż w końcu udało się wdrapać na niego. Czuję się zwycięzcą, bo lepszego rezultatu niż ten, który zrobiłem, zrobić tutaj nie było można. Wszyscy ludzie, którzy się przyczynili do tego wyniku, którym bardzo serdecznie dziękuję, powinni się czuć zwycięzcami razem ze mną.